Hejka, witam was w kolejnym odcinku StarCraft 2! Herd of the Swarm! Tak, wróciłem z Pyrkonu, mam nadzieję, że nie tęskniliście. Lecimy dalej z kampanią, mam nadzieję, że nikt mi nie przyszedł żadnej misji, jak udostępniałem komuś konto na Pyrkonie. Bardzo fajna impreza, swoją drogą. Nie wiem, czy ten odcinek będzie przed vlogiem, który wrzucę, czy jest po nim. Nieważne, nie będę nawiązywał do Pyrkonu w tej chwili. Ostatnim razem walczyliśmy z takim pionkiem, takiego boga. Szczerze powiedziawszy, to trochę minęło czasu i nie pamiętam, jeżeli chodzi o fabułę, o nazwy tych wszystkich ziomków tam, tych postaci dobrych i złych. Ale zaraz sobie pewnie przypomnę. Zbieraj jak najwięcej zasobów i wydawaj je. Większa armia niemal zawsze zwycięża. Dobra. Jak widzimy, jesteśmy w tym momencie, gdzie Kerrigan się regeneruje po wielkiej bitwie i spytajmy, co mają do powiedzenia nam postacie. Naród nie żyje. Laboratorium Hybrid jest zniszczone. Zostałem tylko ja. Pewnie teraz mnie zabijesz. Możesz odejść. Nie będę cię zatrzymywać. Ha! I gdzie miałbym pójść? Pół człowiek, pół zerk. Płatwór. Wierz mi. Rozumiem. Zostań z rojem, a może odnajdziesz cel w życiu. Zostań z rojem. A przynajmniej nie będę się nudził. Ja. Nie wiem, czy dźwięk nie jest za cicho. Nie wiem, nie odnosi takie wrażenie. Może chwilę. Headset podgłośnił, właśnie. Może to zbrzegę. Isza. Rój był kiedyś narzędziem Amona. O, właśnie, Amon. Będzie chciał nas znowu wykorzystać. Przygotuję się na jego przyjście, ale najpierw skończę z Menkskiem. Oczywiście, królową. Właśnie, Amon. Kiedy Jean będzie bezpieczny, przyjdę po ciebie, Menksk. I żadna hybryda ci nie pomoże. Przejebane były swoją drogą te hybrydy. Mega mocne. Jam ewolucyjna. Co tutaj u tego naszego ziomala? Abatura. Nic. Ultraliska tylko mogło leczyć. Królewskie ostrza. O, osiągnięcie dostałem. Zaruj. Nie wiem, co to robi. Obrzenie obszarowe zwiększone o 20 punktów. Przyrost rzędu 400%. Zadają. O, czyli tak bardziej na odlet. Dodaje ilość życia do 40. Zwiększa życie, a to? Podziemna szarża! Ojej! Wiadomo, że podziemną szarżę bierzemy. Dobra, wstecz. Co tu jeszcze mam? Kerrigan, może jakiś level upik? 7 poziomów zdobyłem. Mamy już prawie... gdzie tu pisze chyba level? Jestem ślepy. 58. Na 60 odblokowują się te nowe jednostki. Plaga pomiotów. No, dobra. Pomału sobie przypominam wszystko, więc lećmy. Podróż, właśnie, podróż. Isza, podnieś Lewiatana. A, nie miałem do wyboru nic. Kerrigan, widziałaś coś w laboratorium? W umyśle naroda. Widziałam Amona. Starszego niż wszechświat, potężniejszego niż sobie wyobrażałam. On znowu żyje. What the fuck? I on podniesie przed potęgą roju, tak jak wszyscy. Nawet nie wiemy, gdzie jest. Musimy być gotowi na jego przyjście, ale najpierw wyrównam porachunki. Czyli Męsk. O tak. Nie wiem, ile mi jeszcze misji zostało. Skierujemy Lewiatana w przestrzeń kosmiczną Dominium i zaczniemy szukać terrańskiego statku Hyperion. Okej, idziemy. Dobra. Idziemy szukać Hyperiona, czyli statku, którym poruszaliśmy się w pierwszej części StarCraftu 2. Nie wiem, czy widzieliście ten taki filmik. StarCraft 2 i on tak co chwilę krzyczą tam. To stąd się wzięło właśnie takie StarCraft 2. O, jest Hyperion z księciem. Gramy jakieś nieznane odczyty. Valerian. Uwaga! Wykryto sygnał psioniczny. Skala niemożliwa do sklasyfikowania. You are fucked. Kerrigan, co ci się stało? Jak? Nie mamy czasu. Słuchajcie uważnie. Jim żyje, ale nie mogę go znaleźć. Ale wy możecie. Włamcie się do sieci Dominium i sprawdźcie, gdzie go trzymają. Jak możemy jej zaufać? Valerian, jeśli istnieje cień szansy, że Jim żyje, to ruszam po niego. Włamanie do sieci bezpieczeństwa Dominium nie będzie proste. Tylko jeden człowiek może to zrobić. Pułkownik Orlan. Ale Orlan... Kto to jest Orlan? Miry Han. I kto to jest Miry Han? To twoja znajoma, prawda? Nie zupełnie. To skomplikowane. Miejmy to już za sobą. Znajdź go, Matt. Jesteśmy mu to winni. Okej.
Czyli Mira, ktoś tam i jakiś porucznik. StarCrafta 2, grałem zawodowcy, oglądam ich mecze, by nauczyć się nowych zagrań. Chyba to już było. O tak, Lewiatan. Kochaniutki. O, jest nowa konwersacja. Kiedy widzę gwiazdy, myślę o Ziemi. Przypominam sobie zielone wzgórza. No. Nie możesz już wrócić do domu. Wiem. Na Ziemi nie ma już dla mnie miejsca. No nie mam cię miejsca. Twój powrót zaalarmowałby władze na Ziemi. Mogłyby rozważyć kolejną ekspedycję do naszego zakątka kosmosu. Wiesz, że któregoś dnia wrócą. Wiem. I będę na nich czekać. A, czyli Ziemia to jest tam takie badassy generalnie. Dotarliśmy do przestrzeni kosmicznej Terran. Czy mamy wyruszyć na Korhal? Jeszcze nie. Najpierw muszę się czymś zająć. Czy dzięki temu zdobędziemy przewagę, królowo? Czy Abatur ma czekać na nową esencję? Milcz, Isha. To sprawa osobista. Źle się skończy, ale muszę to załatwić. Okej. Trzeba pewnie będzie trzeba kogoś ubić. Co tam w jamie? Abatur, tak, Abatur, kochany. Co masz do powiedzenia? Czy włamać się do sieci Dominium? Systemy Terran nieeleganckie. Problem z wymianą. Wiele czynników zakłóca żądanie. Biologia. Język. Więc nasze myśli zbyt się różnią, by umożliwić bardziej skomplikowany przekaz. Mhm. Dokładnie. Procesy zergów zbyt złożone, niekompatybilne z maszynami Terran. Więc teraz wszystko zależy od Valeriana. A niby takie potężne zerglingi, a tutaj... Dobra, jedźmy z misją. Aby włamać się do sieci Dominium, potrzebujemy prawdziwego eksperta od zabezpieczeń. Pułkownik. Dobra, pułkownik Orlan. Pytanie, będę go odbijał jako Terranie, czy może jednak... Jako z... Hyperion może zaatakować na kilka sposobów, wybierz właściwą broń do określonej sytuacji. O, myślę, że szykuje się jakaś taka kolejna raz majcona misja, może nie akurat rozbudowa bazy i makro, mikro game. Tylko jednak jakaś jedna jednostka pod ręką, pod hotkeyem i... No nic, zobaczymy. Poziom trudności. Trudny, przypominam. Myślę, że zostało nam niewiele misji do zakończenia fabuły, kampanii, a chciałbym to zrobić przed świętami, więc siadam i jodę. Znaczy, być może jak oglądacie te odcinki teraz, to już macie święta, ale jak ja je nagrywałem, to było trochę wcześniej. No, ładuj się paseczku, ładuj się, pięknie, no dawaj. Dobrze, jedziemy z tym. Jedziemy dalej. Mostek Hyperiona, 15.11 czasu pokładowego. Mirohan, mówi książę Valerian. Słyszysz mnie? Oczywiście, księżniczko. O! Wiem, że pracujesz z Matthew. Daj mi go, proszę. Matthew. Najemniczko. Witaj, Miro. Matthew, nie dzwonisz, nie piszesz? Ranisz me serce. Muszę prosić cię o pomoc. Przetrzymujesz pułkownika Orlana. Potrzebujemy go. To jedyny człowiek, który może włamać się do sieci Dominium. Chciałabym wam pomóc, ale potrzebuję pozwolenia od Jamesa Raynora. Jima nie ma w tej chwili. A to pech. W takim razie nie mogę wydać pułkownika Orlana. Słuchaj, Mira. Potrzebujemy Orlana, żeby uratować Jima. Oddaj go nam. Kochany, nie to mówi ze spokojem. Reputację, bo to jedyne, co ma. Więźnia oddam tylko klientowi. Nikomu innemu. Nawet tak zabójczo przystojnemu macho jak ty. Przykro mi. Trzeba będzie pewnie zrobić to jakoś inaczej. Możemy przerwać jej działalność w polu asteroid. Wtedy zwrócimy jej uwagę. Musimy uszkodzić jej główną stację kosmiczną. Łatwo nie będzie. Co to też za misja? Musimy założyć bazę. What the fuck, Terranem będę? Ze stacji Miry. Możemy ją załatwić i założyć tam własną. What the fuck, statkiem... Uuu, Hyperionem... What the hell? Nie forsować silników. Miejcie oczy otwarte. Lecę, lecę. Strzelaj. Battle Cruiser. Zmienią lokalizację stacji Miry. Możemy zaczynać. Przednie namierzone. Lecimy. Ej, dzieciaki! Nie przeciśnie. Ładnie! Ładnie! Skoki mogą też ułatwić ucieczkę przed niebezpieczeństwem. Blink, blink, blink. Namierzone. Boom. Kurs wyznaczony. Kurs wyznaczony. Miejcie oczy otwarte. Co to też robi? Aha, że uciekać przed zagrożeniem można również. Okej. Okay. Powinien być jakiś nowy atak. Jakiś kurwa... Niedaleko jest patrol myśliwców Miry. Nasze główne działa nie dadzą rady im wszystkim. Możemy wysłać własne myśliwce. To wyrówna szansę. Dobra, wysyła myśliwce. What the fuck? To mam tylko 6 strzałów jeszcze. Czy one wracają potem?
The hell? Współrzędne namierzone. Kurs wyznaczony. Do dzieła. Wróciły i... Nie forsować silników. A to jest chyba ogólnie liczba tych myśliwców. 5 ich mam. 6. A, może się regenerują. Ale kurwa, dostałem bęcki teraz troszkę. Lecimy. Potwierdzam. Do dzieła. Miejcie oczy otwarte. Aj, popyrkanie ma trochę gardło zdar... Co to jest? Wieże artyleryjskie zadają ogromne obrażenia i mają duży zasięg. Na szczęście nasze dalekosiężne działo Yamato. Wal z Yamato. Wypróbuj je na tej wieży. Oczy otwarte. Namierzone. Fajna misja, jednak gra się teranem w pewnym sensie. O, robot naprawczy. Robot naprawczy. Jeśli go zabierzemy, będę mógł od razu połatać Hyperiona i wysłać nowe myśliwce. Urzędne namierzone. A, konsumuję go po prostu, dobra. Kurs wyznaczony. Trochę taka zerżnięta jest ta misja z tych map tworzonych przez fanów na salonie gier. Tam było coś takiego właśnie, że każdy miał statek, on miał unikatowe umiejętności, każdy statek gracza levelował, się zabijało, po kosmosie latało i to było strasznie fajne. Dobry zabieg ze strony StarCraftowcowej ekipy Blizzarda. Dobra robota. Naprawmy tę bazę. Niech produkuje dla nas automatyczne myśliwce. Za każdym razem, gdy zbierze flotę, wyślę ją na ludzi Miry. Nie możemy z nią porozmawiać. Tutaj to tak nie działa, Valerian. No, właśnie, się rozpierdalać trzeba. Ej, miny magnetyczne. What the fuck? Maleństwa nieźle sieką. Lecą na ciebie po prostej, więc rób uniki. Albo skacz, żeby im uciec. Okej. Okay. Czyli takie bomby a la Raven. Raveny. O, minsy. Pole minerałów. Możemy tu zbierać surowce. O. Zbierz minerały, to ulepsze Hyperion. Ej, no jebany League of Legends, znowu moba się włączyła. Patrzcie, co się dzieje. Czujniki pokazują, że w pobliżu są skupiska. Mobki, minerałów, które się produkują i linia, którą trzeba popchać. No bez kitu. Jak zerżnięte. Miejcie oczy otwarte. Teleportacja po miny. Kurs wyznaczony. Jaka grubaśna jest ta teleportacja. Fat. Bez problemu. Potwierdzam. Nie forsować silników. Da. Lecimy. Nie! Czekaj! Do dzieła. Miejcie oczy otwarte. Współrzędne namierzone. Nie forsować silników. Kurs tyle minerał. Bez problemu. Potwierdzam. O tak, i to będzie level. Lecimy. Co mi to da? Nowy poziom. Ulepszenie gotowe. Usprawniłem, co się dało. Daj mi jeszcze minerałów, to zrobię więcej. Nie wiem co. Doskonale. Czujniki pokazują, że zebraliśmy wszystkie minerały na obszarze. Czujniki wykrywają działalność kelmoriańską. Mają silną obronę. I mają duży okręt wojenny. Zawsze możemy ich obejść. Mogą mieć cenne zasoby lub sprzęt. Kelmoriańską? Yeah, what the fuck is going on? Cel namierzony. Lecimy. Do dzieła. Dobrze, jedźmy z nimi, jedźmy z nimi. Współrzędne namierzone. Nie forsować silników. To są piraci, aha. O fuck, 3 myśliwce zostało. What the hell? Bez problemu. A to zrobił naprawczy. Dobra, bez problemu. Lecimy. Ci co są fat, ale grubasy. What the fuck? Systemy padły, biorę się do roboty. Co się dzieje? Grupa wrogów. Cel namierzony. Namierzone. Namierzone. Jakieś teleportacje robią dzisiaj. Jedźmy z nimi. Znowu szlak by to. Jebańce jakieś puszczają. AAP, MP, jakieś te... No dobra, zaczynam tracić cierpliwość. Przypierdol mu z czegoś, krasnoludzie, dawaj mu tam. To nic osobistego. Zaatakować cel. Dobra, leżą. Forsować silników. Uff. Szczerze nie wiem, co mi to dało. Mieli generator pola elektrycznego. A generator mieli. Wynalazek przeciąża wrogie jednostki i na jakiś czas je unieruchamia. Dawaj, dawaj. Zainstalujmy go. Okej, okay. Mam teraz... Już działa, Lovelasie. Coś z pierdonięciem. Nie ma opierdzielania się. Dokładnie, nie ma opierdzielania się. Nie forsować silników.
O, teraz to jest ten bat. Aaaa, bitches. Miejcie oczy otwarte. Uwaga. Nie lubię, jak ze sobą walczymy. Nie, rakieta we mnie leci. Łączy coś, o czym nie wiem? Nie zachęcaj jej. O my fucking goodness, coś do mnie strzela, grubego. Moje jednostki są atakowane. No, zauważyłem. Marderzy Miry, jedź z tym typem! Oh yeah. Dobra, co mimsy? Kurs wyznaczony. Nie forsować silników. Nie forsować silników. Port Gwiezdny produkuje kolejne jednostki. Musimy go szybko wyeliminować. To nic osobistego. Spokojnie, spokojnie. Nie forsować silników. Przyjebie mu z tego. Ja nie wiem, ile tych moich jednostek ty lata. Czy jest ich więcej niż przeciwnika, czy nie? I to jest trochę takie kupskie. Miejcie oczy otwarte. Potwierdzam. O tak. Świetnie. What the fuck. Ruszajmy dalej. Mefio, o, ta stacja mnie leczy. Uprzejme. Zautomatyzowane bazy są bardzo drogie. Hop. Miejcie oczy otwarte. Nie. Normalnie pieprzony LOL. Ja bym w LOLa grał. Jasne, więcej tych rakietek sobie zróbcie. Mińcy, mińcy, mińcy. Om, ciom, 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 ciom. Lecimy. Chyba zabraliśmy stąd wszystkie minerały. Bez problemu. Współrzędne namierzone. Naprawdę odprężająca jest ta misja. Kurs wyznaczony. Przyznam szczerze. Miejcie oczy otwarte. Ale jak w LOLu, no idzie się, XP się, linia się pcha, zabija się turety. Nie forsować się. Koganków nie ma. Przeciwni bossowi, przeciwni bohaterowie też w zasadzie są. Kurs wyznaczony. Takie to no sympatyczne, nie powiem. Boom. Nie forsować silników. Lecimy. Potwierdzam. Nie. Nie trafiły, te rakiety są przejebane. Nowy poziom! Ej, Hyperion został wzmocniony. Później mi podziękujesz. Miejcie oczy otwarte. 2-2, mam upy już teraz. Nie forsować się. Kurs wyznaczony. Dup, soluję was wszystkich. Lecimy. Ja na hita biorę te wieżyczki teraz. Oh yeah. Oh yeah. Uziem ich wszystkich. Dobrze. Pokażmy im, na co stać te wilde. O, naprawcza. Robot naprawczy. Dawaj, dawaj. Lecimy. Mam cię. Do dzieła. Miejcie oczy otwarte. Kurs wyznaczony. Agresją rakieterzy. Pozdro, normalnie Star Trek. Szczerze powiedziawszy, nie oglądałem go za wiele, więc jestem w stanie nic powiedzieć na temat tego. Tego serialu, filmu i z całego uniwersum. Lecimy. Wygrywamy! Nie zatrzymywać się! Do dzieła. Kurs wyznaczony. Nie forsować silników. Mamy się. Współrzędne namierzone. Miejcie oczy otwarte. Współrzędne namierzone. Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Kurs wyznaczony. Dobry. Działa. Bez problemu. Współrzędne namierzone. A, jeszcze 150 minusów. Mefiu, ukradłeś mi wszystkie minerały. Do maksymalnego apa. Potwierdzam. Jest reszta tych minusów. To chyba nie. Nie forsować. Nie, on gdzieś tu po drodze będzie musiała być. Bez problemu. Kurwa, ale się tepłem. Kurs wyznaczony. Pizko. Miejcie oczy otwarte. Potwierdzam. Go, go! I cover you. Kurs wyznaczony. Lecimy. Kurwa, jak tu trochę jest. Miejcie oczy otwarte. O, tu są mince, mince. Max upgrade! Jest ulepszony. Chyba więcej już z niego nie wyciśniemy. Mefiu, niech ci się nie wydaje, że ci to ułatwię.
A kiedy ostatni raz mi coś ułatwiłaś? Myślałam, że lubisz na ostro. Czwarte. Myślałam, że lubisz na ostro. Jak co tutaj gadają, no? To działa. Odgadzam. Tu. Lecimy. A, robocik. Bez problemu. Potwierdzam, widzę te. Nie, no to teraz to mam takie wejście, że to jest GG, dzięki, cześć. Jeszcze sobie nic pozbieram. Znalezione, nie kradzione, tak jest, osiągnięcie. O, fuck. Dobra, sorry, przesadziłem trochę. Twoje jednostki są atakowane. Pukers. O, gincie malutcy, tak jest. Mamy to namierzony. Potwierdzam. Agresją rakieterzy. Nie forsować silników. Agresją rakieterzy. Skupiony. Poddaj się, Matthew. Będę dla ciebie. Ale coś strzela strasznie. Obiecuję. Oh fuck! Fuck! What the is the... What the hell? Sama się o to prosiłaś, Mira. Chciałem być miły. Z bossem walczę, kosmiczny boss. Chwila, muszę rozwalić pierw to... Jebany, co się dzieje? Zniszczmy pierw to statek, bo z tego wlatują te małe chuje. GG! Nexus pad! Przestań! Wygrałeś, Matthew. Zniszczyłeś moją bazę i zdobyłeś moje serce. Po raz kolejny. No. Ona jest bardzo dziwna. Proszę, możemy zabrać pułkownika Orlana i odejść? Już teraz? Wysyłam ci tego szemranego osobnika, Promen. Szemrany osobnik! Wszyscy! Czemu ci pomagać? Jaki z... ten! Dobra, mów czego chcesz. Matthew, przez ciebie muszę odbudować maruderów Miry. Ale jeszcze się zobaczymy. Im później, tym lepiej. Jesteście złośliwsi od polityków Dominium. O, wszystkie achievementy mam. Dobra. O, musiałem się napić. Nawodnić organizm. Ciekawe, czy będzie jakaś kascenka? Jeszcze może chwila. Jakiś filmiczek, czy coś, czy nie? Jest coś. Skontaktowała się z nami Naktul, matka szczepu. Reprezentuje ona pozostałe matki szczepu, których nie masz pod kontrolą. Wyczuły twoją potęgę i chcą wrócić do roju. O tak. Matki szczepu, wysłuchajcie mnie. Wysyłamy wam lokalizację naszych wrogów z całego sektora. Zniszczcie ich. Spalcie ich twierdzę w moim imieniu. Wtedy staniecie się jednością z rojem. Dobrze, że tak zrobicie. Rój będzie jednością. Jesteś bardzo bliska zwycięstwa. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku Herd of the Swarm.